marzyłem o tym. Brawo! Jesteśmy na mecie Wisły Extreme. Przede mną człowiek, którego każdemu, kto śledzi Wisłę 1200, raczej nie trzeba przedstawiać. Radek Kołębieski. Trzykrotny zwycięzca Wisły 1200 i jednokrotny zwycięzca Wisły Extreme. Można powiedzieć, że na mistrz świata, jeżeli chodzi o pokonywanie Polski wzdłuż Wisły. Od wczoraj w dwie strony. To może tak na szybko, w telegraficznym skrócie, wiemy już, że czujesz się bardzo dobrze, bo to pierwsze, co powiedziałeś po przyjechaniu do mety. Czy dalej podtrzymujesz to, że czujesz się bardzo dobrze? Ja powiem więcej, nawet rewelacyjnie. Naprawdę nie spodziewałem się, że ta Wisła będzie dla mnie może nie łatwa, ale tak przyjemna. Naprawdę wszystko mi pasowało, wszystko szło jak po sznurku. Nie miałem chwili ani kryzysu jakiegoś, ani problemów jakichś technicznych, sprzętowych. Byłem bardzo dobrze przygotowany mentalnie, fizycznie. No, to były moje główne zawody w tym sezonie i cieszę się bardzo, że udało się je ukończyć. I to było takie uwiecznienie moich wcześniejszych startów w ultramaratonach, taka wisienka na torcie. To powiedz mi, Radku, bo o to pewnie się wszyscy najczęściej pytają, a może nie koniecznie o to, ale jest to na pewno jedno z takich dominujących pytań. Co ty jesz, żeby mieć siłę jechać non-stop przez 7 dni w terenie? Pewien mistrz nasz powiedział, jak go się zapytali, co je, że je bułkę i banana. Ja podobnie. Nie, tak pewien mistrz z Wisły. No, tak naprawdę wszystko, co jest dostępne, to każdy ma dostępność. W sklepach kupuję jakieś tam batony, jakieś tam... Ostatnio dzisiaj na przykład w tych zawodach odkryłem paluszki. Więc jadę i przygryzam dla zabicia czasu paluszki, słone oczywiście, czy precelki. Bardzo to pomaga na jakby zabicie czasu tego wolnego podczas jazdy. No właśnie, a propos zabijania czasu, to powiedz, jak wyglądał twój stosunek czasu jechania, a odpoczywania w tym roku na trasie? To znaczy, wiemy, że zostałeś w Wiśle na prawie dobę chyba nawet ponad, przeczekując deszcz, a poza tym jakieś przerwy? Bo ten czas spędziłeś głównie na spaniu. Nie, oczywiście przerwy były, jakieś wiadomo drzemki tylko trwały maksymalnie godzinę, praktycznie każdej nocy lub dnia, bo noc jednak była zbyt chłodna, aby się jakoś dłużej przespać. Standardowo ja codziennie, czyli raz na dobę czy dwa razy na dobę, staram się jednak przymknąć oko. I to mi bardzo mocno pomaga. Oczywiście te przerwy, tak jak mówiłem, są krótkie przerwy, aczkolwiek w szczególności pierwszy etap bardzo dużo spędziłem czasu na porządne posiłki, na nawet wymycie się, umycie się gdzieś na stacji i głównie zjedzenie takiego ciepłego, domowego obiadu czy śniadania, bo ja bardzo lubię zjeść ciepłe, porządne śniadanie, aby mieć siłę na dalszą część trasy. No właśnie, a propos tego mycia, chyba nie tylko na stacji, ale też w... Tak, no w słynnym Świdrze, w tej rzece, gdzie kończy się, znaczy w tą stronę to się kończyła Amazonia. Wtedy był bardzo duży upał, więc postanowiłem się zatrzymać, wskoczyć, ochłodzić. Fajnie mi to zrobiło, poczułem się naprawdę zdecydowanie bardziej rześki, co spowodowało, że to tempo na pewno przez jakiś czas wzrosło. No dobra, to teraz jeszcze szybkie pytanko. Trudniej jechać w górę rzeki czy z nurtem? Wszyscy o to się mnie pytają. Ja nie widzę różnicy żadnej tak naprawdę, ale ogólnie pierwsza część trasy chyba była dla mnie trudniejsza, może względem na ten upał. A później, jak już nogę rozkręciłem w drodze powrotnej, no to naprawdę wyśmienicie się czułem. Powiem nawet, że lepiej się, czym ten dystans był dłuższy, czym więcej kilometrów miałem w nogach,
tym lepiej ta noga się kręciła. Czyli nic Cię nie zaskoczyło, jeżeli chodzi o dwukrotność jakby tego, do czego byłeś przyzwyczajony dotychczas? Nie, powiem szczerze, pomiędzy 1200 a 2400 nie odczułem jakiejś większej różnicy. Poza tym, że trzeba było się pilnować, jeśli chodzi o głównie o pożywienie, bo 1200 można jeszcze wytrzymać jako tako na jakichś batonach czy jakimś szybkim jedzeniu, a tu jednak trzeba było te posiłki takie pełnowartościowe spożywać. No dobra, a jaki jest Twój ulubiony, już tak nawet nie, że w tym roku, po wszystkich latach, tych paru tysiącach kilometrów wzdłuż Wisły, ulubiony fragment nad Wisłą? Miejsce, czy wiesz, punkt na trasie? Lubię ten odcinek właśnie Warszawa-Gdańsk. Czyli Wisełka 500. Wisełka 500, dokładnie. Może dlatego, że to są moje strony i te strony znam na pamięć. Praktycznie mógłbym bez GPS-a już jechać, ale uważam, że ta trasa, ten odcinek jest bardzo ciężki, wymagający i co za tym ciekawy. A poza tym w tą stronę, teraz jak jechaliśmy w przeciwną stronę, najgorszy dla mnie przynajmniej odcinek był wyasfaltowany na południu Wały, czyli ta ścieżka Velo, gdzie po prostu miałem tam problem ze znużeniem, ponieważ po dwóch nieprzespanych nocach wjechałem na te asfalty i one się ciągły w nieskończoność, po prostu mnie to wręcz zabijało. Ja lubię, jak coś się dzieje, gdzieś trzeba tam skręcić, podjechać, zjechać, a takie przelotowe asfalty, przynajmniej dla mnie, po tylu kilometrach były nie do zniesienia. No właśnie, jakieś przygody w związku z brakiem snu, bo różnie to bywa, niektórzy mają jakieś halucynacje i różne mary. Tak, były takie przykłady tego typu, że na przykład sobie jadę i gdzieś tam oczy przymrużam, a nagle widzę na poboczu ktoś stoi, jak się okazuje, że tu podjeżdżam bliżej, to się okazuje, że to jest znak drogowy, więc takie omamy jakieś miałem. No i wtedy wiedziałem, że tu trzeba coś z tym zrobić i na przykład zatrzymywałem się i tam chwilę przymknąłem oko na te pół godziny i to zdecydowanie pomaga. Ale to przeważnie jest właśnie nad ranem, nie w nocy, tylko nad ranem czy już późniejszym porankiem, gdzie słońce wychodzi, człowiek taki się chyba staje spokojniejszy i wtedy wszystko się rozluźnia i traci tą koncentrację. I wtedy człowiek, można powiedzieć, że zasypia za kierownicą, tak jak kierowcy. I jak zwykle żadnych problemów ze sprzętem? Nie, tym razem nie, oczywiście, że nie. Tym razem nie. Sprzęt się bardzo dobrze spisał. No niestety sporo czasu poświęciłem, żeby przygotować ten sprzęt odpowiednio, więc przestrzegam wszystkich, że do Wisły trzeba przygotować się naprawdę solidnie. To nie są przelewki, to jest trudna, bardzo wymagająca trasa i tu trzeba mieć sprzęt przygotowany na tip-top. No a fizycznie wystarczy jeździć tylko do pracy, wiadomo. Tak, do pracy, nie? Ale nie 5 km w jedną stronę, tylko 30 km w jedną stronę, minimum. No właśnie, zapamiętajcie to. No właśnie. Dobra, Radek, bo zaraz wiem, że masz zaraz autobus, tak. Więc nie chcę cię zatrzymać, a jesteśmy tutaj jeszcze w jednym celu. Znalazł się już... Flamaster. Także Radek ma jeszcze jedną specjalną rzecz. Jak wiecie, co roku wspieramy WOŚP. I w tym roku dodatkowo jeszcze na aukcji będzie można wylicytować, a może zresztą ty powiedz sam, Radek, sobie będę. Tak, postanowiłem dać na licytację na WOŚP tą właśnie czapeczkę, która ze mną była 2400 km, która przeżyła te wszystkie moje emocje podczas trasy. Mam nadzieję, że będziecie o nią walczyć, tak jak ja walczyłem z kilometrami bardzo długim dystansie. Oczywiście dedykacje ode mnie i oczywiście z oryginalnym błotem wiślanym, który na tej czapeczce jest, gdzieś tu go widziałem, on na przykład tu, więc będziecie mieć pamiątkę, że to jest błoto, które wiozłem przez te wszystkie kilometry. No i myślę, że na pewno jeszcze przy okazji jakaś konsultacja, jeżeli ten, kto wylosuje, będzie się szykował akurat do Wisły. Myślę, że na pewno też. Zdecydowanie tak. Jeżeli też będzie może potrzebował wpaść. Pomocy odnośnie chociażby przygotowania się do takich zawodów, to będę służył
z moją radą i podzielę się moimi doświadczeniami. Super. Podpiszemy, co? Tak, jasne. Dawaj, podpis z dedykacją. To taki pobieżny, krótki wywiad z Radkiem, bo musi jeszcze wrócić do siebie, do Torunia. My tymczasem, jakiś czas temu był tutaj Bartek na drugim miejscu Wisły Extreme. My już powoli wypatrujemy trzeciego miejsca. Jeszcze trochę czasu zajdzie, wiatr niestety się odwrócił w bardzo niesprzyjającym kierunku. I co? Myślę, że i tak udało nam się odpowiedzieć na te najczęściej zadawane pytania, które się przebijają wszędzie. A jak macie jeszcze jakieś, to zostawcie w komentarzach. Może uda mi się jeszcze gdzieś dopaść Radka i trochę go pociągnąć za język. Słuchajcie, oryginalny pot, oryginalny zapach. Mam nadzieję, że tego zapachu nie zmyjecie w pralce, bo szkoda. Bo naprawdę tu hektolitr potu były wylane w tą czapkę, więc pamiątka, mam nadzieję, że będzie niesamowita. Dlatego kto w nic cytuje. Super. Dzięki wielkie, Radek. Trzymajcie się. Do zobaczenia.